Witam wszystkich w kolejnej części naszej powieści z serii Śródziemie Cień Wojny. Nasz przyjaciel Talion ostatnio pomagał zarówno Baranorowi, jak i Idril, jak i Eltariel. Dziś po raz kolejny pójdziemy szlakiem zadań głównych, tylko co moglibyśmy nabić na widelec? Zadania Gondorczycy. Do uratowania mamy Baranora, który został pojmany przez Uruki. Do Gorgoroth. W Gorgoroth jeszcze nie byliśmy. Minas Morgul, Sirith Ungol. Moglibyśmy jak najbardziej, myślę, zająć się tym i spróbować uratować Baranora. Albo przejść do Sirith Ungol, a później do Minas Morgul, żeby pomóc Eltariel. Wybierzmy może Baranora. Przeniesiemy się tam naszą szybką podróżą. Pierwszy raz zobaczymy Gorgoroth, w którym, z tego co pamiętam, przyjdzie nam walczyć później z samym Balrogiem. Ale to później. Na chwilę obecną naszym priorytetem jest pomóc wszystkim Gondorczykom, jacy zostali po obaleniu Minas Ithil. Jak na razie idzie nam dość dobrze. Co my tu mamy? Widzicie, jeszcze nic za bardzo nie jest odkryte, tak? Zguba Karnan, tu jest Targoroth, czyli Balrog po naszemu. Później w wolnej chwili odsapniemy i pozdobywamy sobie wszystkie fortece i tak dalej. Dobra, ja postaram się jak najszybciej przebiec w interesujące nas miejsce. Zapomniałem, że możemy użyć do tego Karagora, co będzie jeszcze szybsze i nawet bardziej efektowne. Już gdzieś tam pomiędzy odcinkami nauczyłem się umiejętności przyzywania Karagorów. Karagora, który ma zostać naszym jeźdźcem, więc całkiem spoko. Gdzieś tam jeszcze pomiędzy jest kolejna umiejętność, która pozwala opanowywać, sorry, nie w tą stronę, która pozwala opanowywać wszystkie Karagory znajdujące się w okolicy, co też jest całkiem konkretną umiejętnością. Jak widzicie, Targoroth jest dosyć dobra. Jest dosyć mocno strzeżonym terenem. Ten nas drażni, więc go zlikwidujemy. No. I Schmidt Gromolec. 33 poziom. Tak jak mówiłem, te poziomy tutaj kapitanów są już dużo wyższe, więc żeby ich zdominować, nasz postać też będzie musiała mieć dużo wyższy poziom. Baranor został pojmany przez Uruki, ale wciąż żyje. Współpracuje z Idril, by go uratować. Nagrodą jest oczywiście dodatkowa umiejętność nie do zdobycia. Dobra. Jak powiedział Celebrimbor, celem tego obozu jest torturowanie. My postaramy się uratować tylu Gondorczyków, ile możemy, a przy okazji zwerbować tylu żołnierzy, ilu możemy, co na pewno będzie dla nas pomocne w momencie, kiedy wyjdzie kapitan i będziemy musieli się z nim zmierzyć. Jak widzicie, na dole przeciwników jest całkiem sporo. Dobra. Jesteś nasz? Dobra.
Też jesteś nasz. Dobra, nie będziemy wszczynać alarmu. I tyle z naszej taktyki bycia niewidzialnym. Dawać go, zaraz będzie nasz. Dobra. Nie wiem, czy tam jeszcze ktoś się opiera. Skubany, no. Ja coś czuję, że... Tak po cichu to się nie da. Kolejny gondorczyk uratowany. Szkoda, że nie mamy ich zaznaczonych jakoś lepiej. Ja widzę ich, kurde, tych dwóch, którzy biegają pomiędzy nami, też nie są za bardzo oznaczeni jakoś inaczej na mapie. Więc będę musiał sugerować się tym, co widzę własnymi oczami. Tu jest. Jest dwóch. Dobra. Spoko jest to, że... Czy spoko? Dobra. Mamy czar obszarowy. Jakaś większa grupa oczywiście spłonęła. Mam nadzieję, że nasz nie spłonął. Idę, idę. Dwóch kolejnych gondorczyków uratowanych. Co nam tu spadło? Runa, dobrze wiedzieć. Klejnot życia przyda się przy upgrade'owaniu innych run. Temat runy już wam kiedyś pokazywałem, więc myślę, że jest to w miarę jasne. Dobra, tu jest kolejny. Każdy uratowany gondorczyk jest dla nas pomocą. Dlatego chętnie ich uratujemy wszystkich. O, tu jeszcze kilku kolejnych, więc spoko. Pięknie. Prosto w czoło. Ktoś jeszcze chce walczyć? Chyba nie. Dobra, chłopaki, chwyćcie za broń do boju. Ten co? Dobra, został mi jeszcze jeden, którego nie za bardzo widzę. Może gdzieś tu na górze się nad nim pastwili. Szybki luk. Tak jest. Pastwią się na samej górze. Tyś jeszcze, chłopie, wstał? Dobra. Poboczne załatwione. Więc teraz podejdźmy troszkę dalej, żeby uratować samego Baranora. Dobra. Gdzieś jest ze mną. Tutaj u góry widzę kapitana. Więc będzie ciekawie. Ciekawe, czy da się go załatwić. O, będzie ciężko.
Let's introduce my blade to your guts. Jeszcze ktoś? Dobra, musimy go załatwić dość szybko. No nie. Najlepiej jakbyśmy go złamali dosyć szybko. Wtedy mamy szansę na to, żeby go przejąć. Przepraszam, czy jest tu ktoś, kto mógłby mi pomóc? Bo ja widzę, że... Fuck. Dobra. No nie, 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 tylko nie to. Dobra. Skubany, no. Dobra. Ten załatwiony. Chciałem go zdominować, ale nie wyszło. Może tego się uda, chociaż nie. Tego się nie uda, bo jest z 29 poziomu. I efektowna śmierć. Oczyszczony. Dobra. Tyle nam się udało. Tyle załatwione. Podejdźmy do samego Baranora. Tu jeszcze mamy Gondorczyka. Możemy go uratować? Możemy. Dobra. Tutaj same ciała Gondorczyków. To też całkiem niezły widok. A mówiłem ci, Baranor, uważaj. You're injured. It's nothing. You saved us. Again. You were right. Staying in Mordor is certain doom. But I cannot leave. My lady. Then we will be doomed. Together. No dobra. Zbierają ostatnie oddziały. Jakby tak policzyć wszystkich Gondorczyków, których ja uratowałem, to może by się jakaś mała armia zbudowała z tego. Aktywuj to ulepszenie umiejętności, by przyzwani wojownicy byli znacznie silniejsi. No spoko. Dobra. Cośmy dostali. Z czego możemy się cieszyć? Dobra. Czy jakąś zbroję nową? Pięknie. Nawet fajnie wygląda. Rohirrimska zbroja. Okej. Okay. Klejnoty. Klejnoty. Dobra. Potem się jeszcze zajmiemy tym dodatkowo, bo te klejnoty nam bardzo dużo dadzą. Mroczny cios do wykupienia, ok. A potem już chyba zostały nam tylko upgrade'y do pozostałych umiejętności, co wróży całkiem niezłą zabawę. Teraz zobaczmy tak, my jesteśmy w Gorgoroth. Jak sami widzicie, poziom twierdzy 325, więc będzie co robić. Zadania Gondorczyków mamy zakończone w 100%. Teraz myślę, zadania Karnan zrobimy później, ale teraz bym chętnie pomógł trochę Eltariel. Przenieśmy się właśnie do niej. Ja sobie potem w międzyczasie przygotuję. Przygotuję sobie w międzyczasie podboje
Gorgoroth, podboje Seregost i może w jednym odcinku zajmiemy się właśnie tymi dwiema twierdzami. Ale to, jak już powiedziałem, pieśń przyszłych dni. Dobra. Nowe misje odblokowano. Oczywiście zdobądź Darts Gurum. Jest tu mnóstwo też. Mnóstwo? Nie, nie widzę żadnego. Właśnie, pomniki naczelnika. Dobra, przejdźmy może do samej Eltariel. Możemy się szybką podróżą przenieść. Ja tu chyba kiedyś byłem w gościnnie oczywiście. Dzięki czemu mamy odblokowany znacznik. Dzięki czemu mamy odblokowanego Haedira. Co znacznie przyspieszy naszą podróż. Dobra, wejdźmy na górę. I rozpocznijmy zadanie. Eltariel odkrywa, że Nazgule odprawiają swój rytuał. Przeszkodź im, żeby nie mogły stworzyć więcej wybrańców. Wybrańcy. Jak dobrze pamiętam, wybrańcy to byli ci, którzy potem atakują i próbują zwrócić Haediry. Panu Ciemności. So that's how the Chosen are created. I thought it'd be more festive. The Nazgul is entirely focused on the ritual. This is the perfect time to strike. To co? W trójkę? Let's cover the approach. It would be wise to eliminate them quietly. Wiecie co? Pozbyć. Z jednej strony Eltariel ma rację. Mądrze byłoby się ich pozbyć, ale z drugiej strony, czy rzeczywiście mądrze byłoby się ich pozbyć? Nie moglibyśmy po prostu ich przejąć? Dobra. Okej. Zajmijmy się teraz drugą stroną. Ten jest nasz, więc spoko. Im więcej kuszników, tym lepiej. Spoko, zrobiliśmy to korzystając z naszej zjawy, więc... Chodź. Zrobimy to samo. Podejdź bliżej, proszę cię. Okrępuj się. Kurde, żebym ja musiał do ciebie wychodzić? Wiecie co jeszcze? Ja wiem, że generalnie mógłbym już kończyć. Ale... Ale. Każdy łucznik jest na wagę złota, nie? Dobra, tamci są nasi. Tu jest nasz Haedir. Więc generalnie moglibyśmy już wejść. Wejść i przerwać. Uwolnijmy tego. Dobra. Chłopaki. Dobra, użyjmy naszych. Dobra, zajmijmy się tym. Join these three in service to the Witch King.
for that is your destiny. You must know this. We will never stop. Not with the Chosen, and not with you. Jak tam chcesz, gościu? Dobra. Ja bym się na Nazgulem zajął w pierwszej kolejności najlepiej. To będzie ciężkie. So you return from the dead. No matter. I will send you back there again. Skubany, no? Fuck, wiedziałem. Jednego gościa załatwiliśmy. Musiałbym się zająć. Dobra. Musiałbym się naszym Nazgulem zająć w pierwszej kolejności. Ja widzę, że on nas tu najbardziej. Pięknie. Po tobie. Dobra, gościu. Teraz tak. Kogo my tu jeszcze mamy? Dwudziesty poziom, tak? Załatwimy cię odmownie. Okej. Cel jest jeden. Złamać i przejąć. I tak się chyba uda. Przeklęty strzelec grozy. Dobra, więc został tylko ostatni. My dzięki temu odzyskaliśmy sobie... Czekaj, ktoś krwawi i to chyba nasi. Chodź tu. Jesteś nasz. Dobra. Udało się. Well fought. But this was not the last ritual, and it will not be the last fight. Liczę na to. Chociażby z tego względu, że będziemy mogli dzięki takim walkom zwerbować więcej kapitanów. Mamy dwóch kolejnych. The effects of our victory will be far-reaching. We've seized the initiative. Now they are forced onto the defensive. Dobra. Back an enemy into a corner, eh? Usually when they become the most dangerous. Racja. Jak najbardziej racja, okej. W ogóle czekajcie, bo coś mi... Twierdza grozy Gorgoroth nagle jest tylko na 103 poziomie. Cirith Ungol. Ciekawe. Otwórz drzwi Tidlinu. Jakie my możemy jeszcze zadania tutaj zrobić? Szczęście się odwróciło. Musisz zająć wszystkie wieże Hedirów w Gorgoroth, by rozpocząć to zadanie. Zguba Kardan. Możemy przejść również tutaj. Zaznaczymy sobie wieżę Czarnoksiężnika. Będę chciał tą wieżę później przejść. Mamy również udostępnione drzwi Tidlinu, gdzie ja pomiędzy naszymi odcinkami zbierałem cały czas wersy i części słów magicznych. Więc teraz będziemy mogli się przekonać, jak to wygląda, bo ja osobiście jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie widziałem. A chcę wam to również pokazać, żeby wszyscy mieli świadomość. Świadomość, o co tak pieczołowicie walczyliśmy. Nie będę za bardzo, wiecie, walczył z wszystkimi po drodze.
postaramy się jak najszybciej. Ojej. Burhany. Te drzwi są chronione itidlinową inskrypcją. Znajdź brakujący rozrzucony po całym świecie regionie. Wróć z nim do drzwi. Użyj znalezionego, by odtworzyć inskrypcję. Dobra. Kiedy słońce wstaje, cienie się. Kiedy słońce wstaje, cienie się cofają. Pierzchając ze strachu, gdy widzą światło poranka. Noc nie wiedziała, tak to zrobimy, że jej koniec był bliski, gdy świetlisty władca wznosi blask płomienia. Słońce wschodzi, tak, lecz jego... I co? Lecz jego marsz z zachodu odbywa... Ogień na wschód, wieczny i promienny. No i dobrze chyba, nie? Czekaj. Nie, inaczej. Noc nie wiedziała. Lecz jego ogień z zachodu. Tak to powinno być. No i dobrze. Tak? Światło poranka. Blask płomienia. Słońce wschodzi. Tak, lecz jego ogień z zachodu marsz odbywa. Z zachodu odbywa marsz na wschód, wieczny, lecz jego światło... A, tu chyba słońce wschodzi, tak? Lecz jego światło, tak powinno być. Światło z zachodu, gdy widzą blask poranka. Teraz już napaskudziłem całkowicie. Gdy świetlisty wznosi... Ogień płomienia. No i chyba wszystko, nie? Słońce. Blask. Noc. Ogień. Światło. Marsz. Ja bym uznał, że załatwione, ale widzę, że nic się nie dzieje. Bo to byłoby... Kiedy słońce wstaje. Chyba, że tu damy jeszcze. Kiedy blask wstaje, a tu damy słońce. Nie, no bez sensu. Powiem szczerze, niezła zagadka. No ale to by tak pasowało, nie? Kiedy słońce wstaje, cienie się cofają, pierzchając ze strachu, gdy widzą blask poranka. Noc nie wiedziała, że jej koniec był bliski. Gdy świetlisty władca wznosi ogień płomienia. Bez sensu. Światło płomienia. Słońce wschodzi,
Tak, lecz jego ogień z zachodu odbywa marsz na wschód. Wieczny i płomienny. No i kurde co? Według mnie jest okej. Według produkcji niekoniecznie. Mi by to pasowało tak. Ale czy to było dobre? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, moi kochani, na razie nie będę się nad tym rozwodził. Poczekamy, aż moja głowa będzie troszkę lepiej pracować. Na chwilę obecną chyba tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Kilka zadań ogarnęliśmy. W następnej części ogarniemy zadania związane z Eltariel. A w międzyczasie ja będę sobie przygotowywał zadania oblężnicze. Mamy 3 twierdze do rozbicia, więc to też będzie wymagało od nas troszkę roboty pobocznej. Kilkanaście posterunków do rozwalenia. Także dużo punktów doświadczenia też nas czeka do zdobycia, ale to wszystko wymaga niestety wyższego poziomu naszej postaci, co zdobywa się tylko i wyłącznie walką. A to będzie część, którą zrobię poza naszymi odcinkami. No to z mojej strony tyle. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, na razie.